No hej wszystkim, tutaj Neski, witam was w kolejnym filmie na moim kanale z Last Epoca, jeżeli chodzi oczywiście o cykl pierwszy. I teraz tak, witam was w moim Avalanche Szamanie, dokładnie to chyba nazwę po prostu Szaman Frost Avalanche, czyli innymi słowy po polsku Szaman pod lawinę. Mam 70 level wbity i już jestem ogarnięty, jeżeli chodzi o ten build w całości. Teraz mogę dokładnie powiedzieć, jak nim operować, jak go rozwijać. Tak więc, zaczniemy od skilli. Jeżeli chodzi o skille, no to mamy pierwszy skill, czyli Vir. Vir po prostu pod cold damage i tak naprawdę tyle, czyli tutaj dolne po prostu pasywki, nic nadzwyczajnego, żeby ochładzało przeciwników i tak dalej, po prostu ich osłabiało, prawda? I tyle, bo to jakoś damage'a dużego szczerze nie zadaje. Dalej, to jest wściekły skok. Wściekły skok to tak naprawdę skill, który daje nam mobilność, ale wściekły skok również można zbić właśnie tą pasywką, fajnie cooldown na nim, powoduje też, że na przykład jesteśmy nieśmiertelni podczas tego skoku, damage nie jest jakiś wyśmienity, ale można ogłuszyć przeciwników, głównie stosuję go do ucieczki i do boostowania mojego damage'a, który można poprzez taki skok właśnie podbić. Kolejna rzecz to okrzyk bojowy. Okrzyk bojowy, czyli typowy buffujący nas skill. Nic nadzwyczajnego, ważne jednak, że idąc w lewą stronę, czyli w stronę zimna, możemy zamrażać przeciwników. I zamrożenie przeciwników jest bardzo, bardzo OP w tym buildzie i to jest must have, jeżeli chodzi o to. No i game changer, absolutny game changer, to jest, moi drodzy, przyzwanie Spriggana, czyli ta oto umiejętność, to jest nasza jedyna tak naprawdę przeżywalność na tym szamanie, moi drodzy, ponieważ to właśnie dzięki przyzwaniu Spriggana mamy ogromną ilość przeżywalności, po prostu jakby regena HP, prawda, tutaj rozwijając w ten sposób, nie dość, że zwiększamy sobie kryta i obrażenia od zaklęć, to głównie chodzi o to, żeby on właśnie nas tutaj leczył. Na samym końcu można iść w to, czyli właśnie w to, żeby on zadawał obrażenia od zimna, czyli odmrożenie też nakładał na przeciwników, dzięki czemu będziemy mieli większy damage na przeciwnikach i tyle. I to jest tak naprawdę największy game changer, którego nie nagrałem w poprzednim filmie, jeżeli chodzi o low level, jeżeli chodzi o tę postać. I teraz Avalanche, czyli lawina, to jest nasz główny skill, na którym się skupiamy. W lewo oraz w prawą stronę to są najpierw w lewo, później w prawo, tak polecam to zrobić. Główny damage w tym momencie to jest 31,5k tak naprawdę. Co jeszcze, to tutaj fizyczne zmienione na obrażenia od zimna, tutaj, że mamy więcej obrażeń przeciwko zamrożonym wrogom, no i generalnie cold, jeszcze raz cold, prawda? Jeżeli chodzi o pasywki, no to tak. W naturaliście mam tutaj rozdane w ten sposób, nic nadzwyczajnego. Jeżeli chodzi o druida, no to mam rozdane 15 punktów po to, żeby mieć właśnie przyzwanie Spriggana, czyli 15 punktów trzeba zmarnować na druida, żeby mieć to przyzwanie Spriggana, bo tu szczerze pasywek nie ma jakichś wyśmienitych, jak mamy z wami szczery, tutaj tylko damage od zimna co najwyżej. Jeżeli chodzi o Władcę Bestii, no to ta pasywka daje bardzo dużo przeżywalności, polecam ją tutaj wymaksować i to serce dzika, moi drodzy, to jest kolosalna przeżywalność również, jeżeli chodzi o pasywkę must have, a razem z tym wiem, że dużo punktów trzeba w to poświęcić, ale to jest must have, zaufajcie mi, aspekt dzika dostajemy, gdy otrzymamy trafienie wręcz od moba, dostajemy aspekt dzika, który redukuje obrażenia wszystkie o 15% na nas i trwa aż 5 sekund, ponieważ 5 punktów mam w to rozdane, prawda? I to się resetuje co 2 sekundy, czyli mamy to w nieskończoność, plus to łączy się z tym, kombi się z tym, dzięki czemu razem mamy, moi drodzy, 30% mniej obrażeń, które nam zadają moby. To jest kolosalny boost, tutaj mam jeszcze 2 punkciki w to. I co jeszcze? I szaman. Szaman mam rozdany póki co w ten sposób. Głównie 25 punktów, żeby mieć lawinę. I teraz tak. Jak widzicie, tutaj jest nasz mroźny Spriggan. I tak naprawdę teraz mogę wam pokazać, jak wygląda gameplay tą postacią. Uwaga, mam 70 level. I idę. Aha, jeszcze wam pokażę w sumie gear. Jeżeli chodzi o gear, no to przerzuciłem się na kostur dwuręczny. W zbroi to wygląda tak. Hełm taki. Amulet taki, głównie skupiamy się, moi drodzy, na obrażeniach o zimna. Bardzo ważnym aspektem jest to, że ja próg wytrzymałości wbijam jak największy, wytrzymałość najlepiej skapować, czyli 60%, i próg wytrzymałości, ponieważ moim zdaniem osobistym, a to ja budowałem tę postać,
uważam, że w próg wytrzymałości ogólnie wytrzymałość jest bardzo ważnym elementem w tej postaci, jeżeli chodzi o naszą przeżywalność i tak naprawdę tyle. Więc tak samo na przykład jeżeli chodzi o posążki, to wbiłem sobie posążkami resy. Nie wszystkie, jak widać, nie mam resów wbitych. 1000 życia praktycznie zaledwie, jeszcze nawet nie, więc nie jest to fenomenalna defensywa. I mogę wam pokazać na przykładzie monolitu na 85 level, moi drodzy, jak ta postać śmiga. Tak więc lecimy z gameplayem teraz. Gameplay jest taki, że ten avalanche po prostu bije tam, gdzie my jesteśmy, więc my musimy biegać cały czas tą postacią. Ja teraz tutaj się skupię na gameplayu i tyle i zobaczycie, jaka przeżywalność jest razem z tym Spriganem, bo całe HP, które nam będzie wzrastało, to dzięki temu Spriganowi. Tak więc let's go, moi drodzy. Zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje. Damage nie jest wyśmienity, ale weźcie pod uwagę, że ja gram na, jakby mam 70 level, a to jest, moi drodzy, monolit na 85, więc jesteśmy mocno under level i szczerze mówiąc ta postać, ten skill daje jak najbardziej radę bez jakiegoś endgame'owego gearu. Jak możecie zobaczyć, to jest wyśmienity skill, wyśmienity build. Polecam każdemu, trzeba mieć troszkę cierpliwości, bo tak jak już mówiłem w poprzednim filmie, bardzo ciężki jest ten build do skonstruowania. Przeżywalność bardzo ciężko złożyć na tej postaci, bo jak widzicie też mocno czasami obrywam. Ale mimo wszystko działa to fantastycznie i szczerze mówiąc polecam każdemu ograć sobie ten build. Tylko tak jak mówię, początek jest bardzo ciężki, ponieważ bez Sprigana trzeba biegać. Jeżeli na tym 30 levelu będziecie chcieli ogarnąć sobie tę postać, to bardzo ciężko będzie wam to ogarnąć bez Sprigana. I tyle, nie? Głównie chodzi o to, żeby jak najszybciej zamrażać przeciwników, jak najczęściej ich zamrażać, także okrzyk bojowy też zamraża, do tego nasza lawina też zamraża przeciwników, ponieważ pasywkami też można zwiększyć zamrażenie na przeciwnikach, co warto zrobić, ponieważ zamrażanie nie dość, że nam zwiększy damage na zamrożonych przeciwnikach, to jeszcze zamrażanie zwiększa nam oczywiście żywotność, ponieważ przeciwnicy nie mogą się poruszać, logiczne. Więc tak to wygląda, tak to się prezentuje. Jestem fanem tego buildu i szczerze mówiąc naprawdę jestem fanem tego buildu, ale jest to, zaufajcie mi, bardzo, ale to bardzo ciężki build do złożenia, uważam. Tym bardziej na HC-ku, jeżeli ktoś gra na HC-ku, no to nie polecam, naprawdę. I tyle, co nie, więc tak to się prezentuje. Co jeszcze mogę powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że na tym 30 levelu ten build jest bardzo dobry, damage'owo, wyśmienity, ale będziecie padać jak kaczunia. Wiem to po prostu po sobie, że będziecie padać jak kaczka. Ja, nie ukrywam, padałem na tej postaci bez Sprigana, nie miałem jakby czym się za bardzo leczyć na tej postaci. I padałem, szczerze wam powiem, cały czas. Tak naprawdę padałem czasami nawet 5 razy w ciągu 15 minut, naprawdę. I to było naprawdę mocno irytujące, już się zastanawiałem, czy brnąć to dalej. Naprawdę mocno się nad tym zastanawiałem, czy iść w to. Ale no, poszedłem w to i szczerze nie żałuję, ponieważ tak mniej więcej od 40 levela któregoś, jak zdobyłem tego Sprigana, no to właśnie od momentu tak naprawdę zdobycia tego Sprigana jestem w niebo wzięty, jeżeli chodzi o ten build, moi drodzy, nie? Jak widzicie, no to jest fenomenalny build, zamrażacie wszystko, co jest praktycznie wokół, niszczycie jak się da, biegacie, po prostu bardzo mobilnym trzeba być i tyle, nie? Jakby, co tu dużo mówić? Trzeba być bardzo mobilnym, cały czas być w ruchu, biegać, w moby się wpierdzielać. I tyle, moi drodzy, nie? Tutaj tym pierdygnięciem oczywiście w mobki też wlatywać. I echo, moi drodzy, opanowane, tak jak otwórz portal, wbijamy. I tak właśnie, moi drodzy, wygląda ten build na nie pełnych resach, ponieważ resy mam słabe. Zobaczcie moje resy na ogień, to są słabe resy. Pancerz mam jako tako dobry. Wytrzymałość mam jako tako dobrą, bardzo małą szybkość ruchu mam, bardzo małe resy i moim zdaniem bardzo mało mam również życia. Polecam iść w dostrojenie i trochę w siłę też inwestować, mimo wszystko, że zwiększyć sobie ten pancerz. A ja się z wami, ludziska, żegnam. Kostur dwuręczny robi gigantyczną, moim zdaniem, robotę, jeżeli chodzi o damage na tej postaci. Tak więc, ludziska, mam nadzieję, że build wam się podoba. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, dajcie koniecznie znać, jak wam się podoba Lasty Block, jak wam podoba się ten build, no i jak wam idzie ogólnie Last Epokowanie. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu, czy też odcinka na moim kanale, ludziska. Chaos!